We czwartek w Urzędzie Miejskim w Nysie podpisane zostało porozumienie pomiędzy burmistrzami Nysy, Głuchołaz i Korfantowa o przystąpienie do programu Lekkoatletyka dla Każdego. Lekkoatletyka dla Każdego to realizowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki program upowszechniania tego sportu wśród dzieci i młodzieży. Lekkoatletyka, królowa sportu, blisko 40% polskich medali wywalczonych na Igrzyskach Olimpijskich zawdzięczamy właśnie tej pięknej dyscyplinie sportu. Wyleciał? Nie! Nie! Chyba jest! Chyba jest! Nie ma! Jest złoto! Jest złoto! Jest! Lekkoatletyka to jednak nie tylko chwile wzruszeń i medale. To przede wszystkim ogólnorozwojowy sport, baza dla wszystkich innych dyscyplin. Lekkoatletyka jest bazą wszystkich sportów. Czy to jest piłka nożna, czy to jest koszykówka, czy siatkówka. Gdzieś tam się zaczyna te podstawy. To jest pływanie, to jest lekkoatletyka. Później się trafia do innych sportów. Mówi Janusz Trzepizur, skoczek wzwyż, medalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski, który podczas spotkania z burmistrzami z naszego regionu przedstawił założenia projektu Lekkoatletyka dla Każdego. Program jest skierowany w tej chwili w pierwszym etapie szkoły podstawowe, czyli klasy 1-3 i 4-6. Natomiast później, czy już od tego roku, od września, rusza poziom gimnazjalny, ale docelowo ta struktura piramida jest ustawiona na poziomie klubów. Czyli tym docelowym elementem za 2-3 lata będą kluby sportowe, które mam nadzieję pozyskają chętnych młodych ludzi do uprawiania lekkiej atletyki. W programie realizowane są również szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Finansowany jest także zakup sprzętu do drużynowych zabaw lekkoatletycznych. Koordynatorami projektu są trenerzy i instruktorzy lekkiej atletyki, a wśród nich wielkie gwiazdy, takie jak Szymon Ziółkowski, Lidia Chojecka czy Paweł Czapiewski. Dodajmy, że istnieje także możliwość dofinansowania do remontu lub budowy stadionu lekkoatletycznego. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz oraz Janusz Trzepizur już rozpoczęli na ten temat rozmowy. Chcielibyśmy mieć stadion swojego zdarzenia, stadion lekkoatletyczny, który jest podstawą. Muszą być warunki. Jeżeli nie będziemy mieli warunków, a miasto jest do tego, aby te warunki stworzyć, i musimy je stworzyć. I dla dzieci, i dla młodzieży, wszystkich, którzy chcą sport uprawiać. Parę lat temu, a właśnie niedawno, ten stadion już prawie był. Nie udało się. No właśnie, stadion miał powstać już kilka lat temu. Inwestycja ostatecznie nie doszła jednak do skutku. Była taka sytuacja, kiedy byłem prezesem Okręgowego Związku Lekietyki, wyznaczyłem Nysę do tej inwestycji. Wyznaczyłem, lobowałem, jeździłem do Warszawy, załatwiliśmy 3 miliony na budowę stadionu lekkoatletycznego. Z kilkudziesięciu wniosków Nysa została wybrana do tej inwestycji. Niestety, z nie wiadomo jakich przyczyn, pani burmistrz zrezygnowała z budowy stadionu lekkoatletycznego. Mówi Jan Satora, prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego, trener i propagator lekkiej atletyki w naszym regionie, który z programem Lekkoatletyka dla Każdego wiąże duże nadzieje. Da to ogromny rozwój, ale nie tylko lekkiej atletyki, ale generalnie całego sportu tutaj u nas w Nysie. Bo na bazie lekkiej atletyki można budować inne dyscypliny, siatkówkę, piłkę nożną, koszykówką i tak dalej, i tak dalej. Da to bardzo duży impuls dla rozwoju lekkiej atletyki i całego sportu w Nysie. O tym, że warto postawić na sport, świadczy chociażby przykład zwycięskiej sztafety dziewczyn ze szkoły podstawowej nr 1, o której mówiliśmy w jednym z ostatnich wydań Wiadomości. Program Lekkoatletyka dla Każdego ma pomóc wychować przyszłych mistrzów, ale przede wszystkim ma promować sport i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. W końcu nie każdy może zostać Ireną Szewińską czy Robertem Korzeniowskim. Każdy może jednak uprawiać sport dostosowany do jego predyspozycji, a lekkoatletyka daje znakomitą bazę, by poznać swoje możliwości.